Dzień dobry, wieczór Tomek. Przed Wami symulator piwnicy. Tym razem jakiś normalny random. Azazel. Nie lubię Azazela. Wiem, to dziwne, ale... Bardziej teraz ze znerfowanym Brimstone'em. Została nam bestia z tego co widzę. No i... no tak. I tyle. nie będziemy fulla marnować na razie. Myślę... Co tu nas może uratować? Chyba trzeba szatana... brać. Bo no tutaj oczywiście zasięg jest głównym problemem. Z tym krótkim brimstone'em to sobie można. A, fajnie. Więc, no... Trzeba zwykłego brimstone'a, albo nie wiem, no, albo to co ostatnio miałem, co to było? To oko, okulisty, okultysty, czy whatever. Bardzo śmieszne. Że tak powiem. No dobra. To może użyjemy fulla. Nawet główienka jednego nie da się zniszczyć. Ale biedny jest ten Brimstone teraz. Azazela mogliby zostawić w spokoju. To się przyda na szatana. No dobra. Bez szału, ale dajmy szansę. Dajmy szansę taką, że co? No to ma w sumie dwa charge i to chyba zadaje obrażenia też jakieś tam, tak mi się wydaje. No Pandora by była lepsza. Aha. Nie. Nie zgadzam się. Ile to trwa? No, niedługo. Na szczęście... O, na szczęście coś dobrego mamy. Czyli co, idziemy na bestię. Matka załatwiona, okej. Azazela drugiego nie mam. Chyba. Wydaje mi się, że nie. Myślę, że Azazel to było tam jakaś, nie wiem, jeden z pierwszych ranów. Więc pewnie jeszcze nie wiedziałem, jak się te... Tainted'y odblokowuje. Bardzo ładnie. O! I co? Nie, to nie zadaje obrażeń. Ale coś z takiego spowalniającego zadaje. Nie pamiętam. Czy mi się coś przywidziało? Przyśniło? Aha. Złoty klucz. Szok, o kurde, Ristok. Gdybym miał kasę jakąkolwiek, to by było fajnie. No dobra, item room chociaż zwiedźmy, znajdźmy. Wciąż jedna bomba. Aha. No Azazel jest fajny, dopóki nie trzeba zabić jakiegoś, no takiego konkretnego bossa. Ha. No dobra. No dobra.
I co, będzie Horseman teraz? Interesting. No to wygranko. Prawie że. A podobno chcieli, żeby nie było takich pojedynczych itemów, które zapewniają wygraną. No dobra, no to samo w sobie niby nie zapewnia, ale no spójrzmy prawdzie w oczy. Jakakolwiek taka solidna generacja HP-ków, no to jednak jest wygranko. No, chyba że zupełnie nie dostaniemy żadnego damage'a ani takich tam jakichś pomocnych rzeczy, no ale Azazel damage ma, także to teraz właśnie już odszatany jakiś Brimstone albo to oko. I będzie pozamiatane. Tutaj nie ma sekreta. Tam też nie ma, więc nie wiem gdzie jest. Nie chce mi się szukać specjalnie, chociaż kasa by się przydała. Tam jest Horseman. Pięknie. No, szatan, daj coś dobrego. Nie. Równie dobrze możemy tu otworzyć. Czasami tutaj są jakieś rzeczy. Skoro złoty klucz. Aha. No niekoniecznie o to mi chodziło, ale dobra, daj charge'a. No, dzięki. O, aż dwa dał. No i nie chce mi się żadnych sekretów czy super sekretów szukać. Trinketu nie mamy. Oho, kluch się zbliża. To idziemy. Kluch niedopieszczony dzisiaj. No, nie ma miejsca. I co teraz? Zepsułem. Miałem. Teraz sobie przypomniałem, że miałem w którymś tam ostatnio. O kurde, filmiku. Wrzucić gąza zdjęcie. Czy wrzuciłem? Wrzuciłem chyba. Może nie zapomniałem. Okej. W sumie wezmę Ghost Baby, bo to jest chyba w puli szatana też. Żeby zredukować liczbę useless itemów u szatana. No, co klusku, przykro mi, nie ma miejsca. Gdzie by tutaj iść? Ło! Nie wiedziałem, że eutanazja działa z Azazelem. Chyba, że to jakoś Ghost Baby zadziałało. O, dziwne. Okej, tego chyba jeszcze nie miałem. Ice Cube'a. Zapraszam. No i co? No szkoda tego Ristoka i tak dalej, ale jakoś przetrwamy. Czemu tam jeden jest zamrożony? Czy to Ice Cube tak działa? Nie wiem. Spróbujemy jednak iść do sklepu. Może tu jest secret? Nie, nie może być tutaj, bo jest mały pokój. Tu nie ma. Dobra, wejdę. Czy chcę coś kupić? Na razie nie, raczej. Teraz możemy iść na bossa. Item room był. Kolejny horseman. Co to było w ogóle? Ok.
jakieś łatwe czempiony. O, naprawdę? Aż tak dobrze mi się powodzi? No dobra, to na razie weźmiemy. Pewnie długo to nie potrwa. Perfekcja daje nam 10 laka, dopóki nie dostaniemy strzała w papę. No ciekawe, że eutanazja działa. Podoba mi się to. No zaraz, dobra, zobaczmy. No nie, z babysów nie działa, to muszę ja ją jakoś triggerować. Jak to niby działa z Brimstone'em? Ciekawe. Dobra. To może być range w sumie. Chyba daje range'a. Trochę. Ale dobra. Nie przesadzajmy. Ciekawe, ciekawe. Może... cóż to będzie? Maze. Tutaj się możemy podleczyć. Dobra, HP-ków nam nie brakuje. Jak na razie. No, są bomby, to fajnie. A, czyli to jest maze. Żółto-czarna. Muszę pamiętać. Pewnie zapomnę, znając życie. No i do widzenia. Do widzenia, perfekcjo. Nie spodziewałem się, że długo to utrzymam z Azazelem. To, nie no, tu też nie może być. Tu nie może być na pewno Secret Rooma. Kuźwa. A, tam przy Item Roomie. No. Tutaj. Nie? What? Naprawdę nie ma tu? Albo tu na dole. Ale tutaj niby sprawdzałem. No i nie może tu być. Kuźwa. Tu. Też nie może być tu. Gdzie tu jest secret room zwykły? Są same małe pokoje wszędzie. Podejrzewam, że secret room tutaj sąsiaduje z jednym bokiem, co jest dosyć rzadkie, ale proszę bardzo, tu jest seed. Jeśli ktoś chce sprawdzić, to chętnie się dowie, gdzie tu był secret room. No raczej musi sąsiadować jednym bokiem, bo nie ma innej opcji w ogóle. Wszędzie są małe pokoje. A nie było go tam przy item roomie u góry. No albo nie wiem, no jakoś krzywo bardzo bombę postawiłem, chociaż nie wyglądało. No tutaj też nie ma. No to tu pewnie, tu będzie super secret. Dobra, pofarmuję trochę HP-ków jeszcze. No. No dobra, uciłałem tam 40 coś centów. Kupiłem bombę klucz. Sprawdziłem... Tak, dobra, po kolei. Po prawej mamy dwa małe pokoje, tam nie może być secret rooma. Czy secret room sąsiaduje z curse roomem? Na prawo? Bo tak, tu nie może być, bo były główienka. No i małe pokoje. Tu, zaraz. A, maze. No, musiałem sobie kichnąć. Maze tutaj jeszcze nam przemieszcza pokoje. Dobra, tutaj nie może być. Właśnie, jak to jest, jak jest maze i nam właśnie tasuje pokoje, gdzie niektóre... Teraz tutaj na pewno nie może być u góry, u dołu.
Tutaj nie może być, ale gdyby nam przemieściło tutaj pokój, który ma tutaj dojście? Ha. Czy z areny może być gdzieś ten? Sprawdziłem jeszcze raz tutaj bombę. Na pewno tu nie ma. No tu nie może być, bo potem dalej z prawej jest mały pokój. Tu u dołu? No nie sądzę. Ale chwila. Tu z prawej nie może być, bo jest mały pokój. No tutaj była bomba centralnie na środku. Nie ma tam. Czy tutaj między sklepem a tym? Nie, bo tutaj się nie da przejść. To był super secret. Tu? Nie, tu nie może być, bo są główienka. Przynajmniej, no tak, to jest ten pokój, który Maze nam przemieściło. No i koniec. On musi być albo z Curse Rooma w prawo, albo z Item Rooma w lewo, albo z areny jakoś, albo ze sklepu w prawo. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że to ktoś sprawdzi i mi powie, gdzie był. Nie chce mi się jeszcze ostatniej bomby marnować na to. Może sam sprawdzi. Nie, pewnie samemu nie będzie mi się chciało. Także no. Zagadka. Trinket zostawię. Nie jest to jakiś super chyba dobry. Także tak. No to było ciekawe. Aha. Dobra, kupię coś od ciebie wreszcie. Chociaż no na razie to trochę oczywiście się zawiodłem na szatanku. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy trochę czasu. Dobra, wyrzućmy tą pigułę. Aha, świetnie. Czemu to... A, Hangman się tak świeci, bo mam tarota. Szmatę tarota. Czy to ma jakieś nowe właściwości? Kasy nam nie brakuje. No i właśnie, tak też sobie przypomniałem. Nie było mnie na alternatywnych levelach, co ja nie miałem klucza, żeby iść do Downpoura. W ostatnim nagraniu tak tam... Ha, to będzie ciekawe. No mogę tak strzelać. Ale najważniejsze, że to jest Tears Up. Raczej nie będzie mi się chciało jakoś kombinować. Dobra, kupię, whatever. Zawsze tu jakaś pomoc. Dobra, wysadzę ciebie. Co ten baby robi? A, myślałem, że eutanazja was załatwi. Czy ty mi wybuchniesz w twarz? No prawie. Okej. No dobra, wolę ten trinket. Zawsze to tam trucizna. Nie boję się was. Dobrze. No jest fajnie. Mamy hapeki. Ale szkoda, że tutaj mam dużą szansę na szatana, skoro już mnie tam Curse Room przeteleportował. Trochę zmarnowane. Niestety. No, jeżeli szatan mi nie da czegoś dobrego, to może być słabo. Bez jakiegoś naprawdę, no, zasięgu ogólnie. Dobra, w tobie cała nadzieja, mój drogi. No dobrze, jest to coś fajnego.
sumie równie dobrze mogę to kupić. Myślę, że stać mnie będzie. No był to damage up, więc spoko. Możemy jeszcze iść do katakumb, gdybym bardzo chciał. Ale to już mnie tak mniej pociąga niż downpour. No. Tam jest... Tam już nie jest przyjemnie. Tym bardziej, że nie można zostać lostem. No nie wiem, coś znów jakiś brain fart zaszedł. Dlaczego ja nie poszedłem do downpoura? To nie wiem. Przestań skakać, kuźwa. Book of Revelations w sumie będzie mi dawać same midboje z bossów, także to też tak słabo z jednej strony. Fingerbone chyba generuje kościane serca, jak się dostaje czasami. Nie wiem. Podnosić, zostawiać. Co to było? Chyba jakoś krzywo wcisnąłem. No dobra, podnosić. A, nie da się go zabić. To jest chamskie. No niestety, mam już depcy i tak w sumie... Na razie mnie to nie nastraja optymistycznie. Brakuje, no, tego czegoś. Tajemniczego jakiegoś składnika. No dobrze, tirsy są fajne jak zawsze, ale no... Potrzebuję range'a przede wszystkim. Bez zasięgu będzie słabo. Konwerter. No dobrze, dobre pigułki, jestem za. Jestem zdecydowanie za. W takim razie kupię to. Telepils. Niebezpieczne. Kolejna skałka. Nie ma bomb, nie ma. No, small rock byłby fajny. Rypy. Nie mam bomb. Na klucze też mnie za bardzo nie stać. No dobra, mamy 5, więc może aż tak źle nie jest. Aha. Tak się zastanawiałem, czy używać książki, czy nie. No to się samo odpowiedziało. To jest depth 1. No kurczę, nie wiem. Coś jeszcze jest potrzebne tutaj, żeby wygrać. Się wydaje. Możecie się odczepić. No. HP-ki to nie wszystko. Czy żebrak kluczowy liczy się jako wysadzenie żebraka dla szatana? Mam teraz bomby. Może sprawdzimy.
Dobra. Masz ten klucz. Nie, nie liczy się, ale tandeta. Czemu nie? Niestety. To idźmy na bossa, póki książka naładowana, w razie czego. Chociaż no HP-ków tu mamy w brud. Więc może jakby jakieś kolce były dostępne, to by coś można było zdziałać. No, oczywiście war. No Meat Boy w walce z bestią nam nie pomoże, to jest słabe. No chamie. Jest szatan. O dobra. No biorę, no. Cokolwiek by to nie było. To nam się przyda. Teraz... Z tym Meat Boyem chyba poczekam na razie. A nóż, jakieś pertro znajdziemy. Może. Bo Meat Boya to ja nie chcę, no. Wolę orbitale. Albo coś zupełnie innego. No, no to jest jakiś tam koszt Book of Revelations. Fakt, że nam itemy zmienia w coś, co niekoniecznie się bardzo przydaje. No, Meat Boy ogólnie jest przydatny, ale akurat nie z bestią. Więc po raz kolejny mówię, że mam nadzieję, że to naprawią, że w walce z bestią wszystkie itemy, znaczy, że nie ma tam żadnych itemów, które są totalnie bezużyteczne albo negatywnie wręcz działające. I co? I to tyle? No, to chyba tyle. Tutaj jest sporo opcji na Secret Room. Bardzo sporo. Nie wiem, może się przejdę jeszcze tak. Sprawdzę, czy wszystkie z nich są prawidłowe. No tutaj się da. Więcej czarnych serc. No, chyba nam to więcej da niż ta trucizna czasami. Tak sądzę. W arenie byłem. Co tam za karta została? Aha. No nie chciałbym walczyć z bestią takim czymś. Tam w ogóle cokolwiek, co ma krótki zasięg, jest praktycznie wyrokiem śmierci, no bo... Łyk kawy, no bo... Jak robi ten atak, gdzie wsysa do siebie, no to nie można stać blisko, bo będzie rip. Więc, ha. Trochę taki niedopracowany ten boss. Dwie bomby. Super secret tutaj. Nie. No to bajo. A no. To nie biorę tego Meat Boya. Wolę orbitalną. Skoro idziemy do bestii. Mam tą 48-godzinną energię. Teraz bomby. Trzeba będzie to pewnie zużyć, chociaż dobra, mogę wziąć... będę chciał klucz wziąć. Kraktki. Bio. Tak czy inaczej. Chociaż do klucza to jeszcze chwilę. On tam gdzieś w cavesach został pierwszych, czy coś takiego. Być może. Dobra, full tak po prostu. No
Nie muszę czaszek rozwalać. Mamy dobre pigułki, ale wiele dobrego to one nam nie dały. Tu jest czacha z fulem, ale już mam jednego, więc haha. Co? To gówno potrafi nad kamieniami latać? Nieładnie. Jakiś super item. To nie jest super item. Dobrze, że jest reroll. Czy to działa? Mam mało laka, ale może to się zmieni jeszcze. No kurde. Jak tu nie będzie szatana, to jesteśmy w dupie. Nie. Chcę coś lepszego. Coś, co mi bardziej pomoże. I pewnie dostanę jakąś kupę totalną. Fruitcake. A kurde, wezmę. Bo może mi jakoś, nie wiem, wydłuży czasami tego Brimstona, albo zrobi coś, co będzie w stanie dalej strzelać. Może to był błąd, ale trochę desperacja już w tym momencie. O, homing daje? No, na przykład homing. Czemu nie? No, jakieś tam takie ciekawe efekty mogą być. Oculus, o! Już myślałem, że Pertro będzie. Bym się zdenerwował. Dajcie laka. O, może tam będzie Secret Room. To wejdziemy do areny. Fajnie by było. No, trochę marnotrawstwo książki. Nie, tu nie może być Secret Rooma. Gra mówi, że nie zasługuje na takie rzeczy. Tym razem trzeba się będzie napracować. No dobra. Tak, pogrywamy. A. Tu będzie grid. O, nie było grida. Boję się, że Broken Modem może coś zepsuć. A, wezmę Sackheada chyba. I może wezmę ten modem, ale... Nie wiem. Dobra, trzeba wysadzić to. Zwiększyć szatano szansę. Dobra, dawaj ten modem. Efekty jakieś dziwne. No, chciałem tego. Nie. No dajcie mi szatana. Nie ma żadnego żebraka. W Secret Roomach mogą być żebracy czasami. Chciałbym go wysadzić. Tu. Dupa. Nie zasługuje. Skoro tak. Mamy fulla. Dobra, idźmy na matkę, a potem się zobaczy jeszcze. Nie ma tu żadnych kolców. Byłem w Curse Roomie, do areny nie wejdę. No, opcje się skończyły. Chyba, że no, to gdzieś będzie super secret, a w nim czerwona skrzynka, która mnie teleportuje do szatana, jeżeli normalnie się szatan nie pojawi. Mam fulla, mam. Ja
Co? Co tu się dzieje? Nie wiem, to było dziwne. Nie ma szatana, bo oczywiście, że tak. Tym razem bym Polaroida chciał, ale niestety nie będę go mógł mieć. Będę go musiał oddać. Nie. Chamstwo. Masz. Żryj. Ej, no zostało jeszcze mauzoleum. Tam będzie jeden item, jeden sklep. No ale... no nie wiem. Nie czuję się, żebym miał super duże szanse. Z tym moim defaultowym zasięgiem. Bestia będzie bardzo nieprzyjemna. I te wszystkie harbingery. Dogma też będzie nieprzyjemna. Cholera. No nie dobrze. Byłem we wszystkich secret roomach. Dam ci 4 centy. Aha. Bardzo opłacalne. Uuu, no dobra. Czy to jest... Tak, to jest. Ten cholerny piątak, gdzie trzeba bombować. No dobra, miałeś szansę. Do widzenia. No to idziemy, no. Miałem coś wziąć ze sobą. Jakąś kartę? Zamiast fula, pigułkę z energią? Coś takiego było chyba. A co to jest to? Mhm. Chyba pigułkę z energią chciałem wziąć. W razie czego, żeby się podleczyć. Czy to ta? Tak. No to niestety. Tu szatana już nie będzie. Nie wiem, szkoda, że tu nie ma szatana. Szatana, no niewiele dostaliśmy. Bez szału. Mauzoleum też z krótkim zasięgiem jest cholernie nieprzyjemne. Aha. Tak, why not? Zaczyna się. Fun. No, szkoda, że nie mam czerwonych, ale to nic. Kuźwa, czy możecie mnie teleportować? O, kolejna energia. No dobra. Wiesz co? Zróbmy to. Zróbmy to. Pyk. Koty jojczą. Sryć ostatnio taki się nieznośny zrobił, że masakra. Dobra. Dawaj. Item roomy są zastąpione dealami z szatana, ale to pewnie działa tylko przed wygenerowaniem levelu, więc sądzę, że nic to nie będzie robiło nam. Co, zabijesz mnie? Bardzo zabawne ogólnie. Gdzie ta moja druga piguła? No jest jeszcze to. Głośniej! Co za wyjec. Oho. Ha, no to jest ciekawy efekt. No dobra, fruitcake. Może nie był złym pomysłem, nie wiem. Time will tell. Na pewno dodaje nam DPS-a. O Boże.
To będzie zabawne. Dobra, to wybuchło. Głównie tego się obawiałem. Antigravity. Ale wycie. Ciekawe, czy to będzie słychać na nagraniu. Mam nadzieję, że tak. Głośniej. Postaram się tą pigułę na razie zakonserwować, dopóki nie muszę jej używać. Aha. Never mind. No dobra, tutaj będziemy mogli trochę się podładować. To będzie być może zabawne, ale... Przynajmniej one-shotik. Aha. Srejdź, idź sobie. O, prawie w twarz mi wybuchło. Libra. Trochę się boję. Nie wezmę, bo mam duży damage. W miarę dobre tirsy, więc pewnie mi tylko obniży te dobre staty. Ha. Zodiak zrobił coś bardzo złego. Czemu mam takie tirsy złe? Znaczy damage. W sensie, co to było? Czemu mi odjął damage? Czy jest jakiś znak zodiaku, co odejmuje damage? Co to ma być? Ale tirsy mi powiększył. Jakoś nie kojarzę zupełnie. Mhm. Oczywiście, bardzo fair. Kiedy się nie ma zasięgu. Nie wiem, co to za zodiak. Dziwne. Najpierw zobaczę, co jest w sklepie. Śmieszny jesteś, srdźwierz. Chyba nie wie. Czy to może jest secret room? Nie. Może tu? Co? Co? Ile to ma HP? Co to za mob jest? Bez przesady. Trochę za późno na takie rzeczy, myślę. Bundle mi się jakoś specjalnie nie przyda. Więc najpierw pójdźmy się pod... Znaczy najpierw wyczyszczę level. Aha, to. Fajny pokój. Kiedy się musi trzymać fire, żeby strzelać. Sryć pojebało cię za przeproszeniem. Głośniej. No dobra. Chociaż jedno. Super secret. O. Co nam to da? Kuźwa, żebraka. Dobry troll. Naprawdę? Tak się bawimy. Najwyraźniej. Może wezmę kredyt karda do sklepu. Czemu nie? Something's wrong, to nam nic nie da zupełnie. No to podleczymy się u żebraka. Pyk, w sumie u niego mogę naładować jakby podwójnie tą książkę. Chociaż nie wiem, czy będzie mnie stać na to. Jezus, jakie wycie. Na stricie z takim teraz bachorem rozwydrzonym, że szok.
Dobra, no podleczmy się najpierw. Zobaczymy, czy będzie nas stać na coś. To jest bardzo dobry item. On razi prądem wszystko, co jest w pobliżu. Także spoko. Dobra, muszę. Znaczy, w sensie nie ma tutaj secret roomu nigdzie. Aha. No dobrze, mam dużo kluczy. Chcę ogon kota. Spoko. Nie widzę przeciwwskazań. W takim razie co? No słabo. Jakaś szansa jest, ale wciąż nie jestem przekonany. W item roomie byłem? Tam jeszcze jakiś gdzieś sak leży? Co tu się dzieje? A, Sackhead może coś zmienił w saka. Siła. Myślę, że siła nam się bardziej przyda niż energia, niż... Energia może nam dać HP-ki, ale i tak... Nie, i tak nie wezmę ani tego, bo potrzebuję klucza. Cracked Key'a. Więc whatever, użyjemy energii tutaj. Pyk. Weźmiemy siłę, tak czy inaczej. No w sumie w Secret Roomie nie byłem wciąż. Tu go nie ma. Tam u góry? Gdzieś? Tu w sensie? No, ogon kota, bardzo ładnie. Dobra, może jakiś lepszy trinket. Niekoniecznie. Do areny nie wejdziemy. No to trzeba iść. No i szatan nas zawiódł. O Brimstone można pomarzyć. Fruitcake to tutaj chyba najlepszy item, który może jakoś jakiś potencjał mieć uratowania tego rana. No damage jest, ale ten zasięg, kurde, nie wiem. No nie wiem. Nie przekonuje mnie to wszystko. O, wiedziałem, że w końcu w to wlezę. Dobra, weźmy serducho. Można będzie jeszcze te ogniska wysadzić w razie czego. Aha. Masz. Ogon kota może mnie uratuje. I da jakieś wspaniałe itemy. Zobaczę, czy w ogniskach jest hapek. Jak jest, to może jeszcze pozwiedzam. Nie. No to nie. Nie ma co ryzykować. To jest pytanie. No, wciąż mam obniżony damage do 3. Ej, to, czy to jest normalne? Co się stało z moim damage'em? Czemu Zodiak nie obniżył damage? Co tu zaszło? I to tak... Chwila. Czy ja mam coś, co mi dawało... Nie. Co mi dawało damage, kiedy mam... Nie mam przerwanych HP? Nie, no. Nic takiego nie mam. To nie wiem, o co chodzi. Dziwne, dziwne. Hermit. Czy to może mi coś dać? Hajs, no może laka. Krystrumów tutaj chyba też nie ma w sumie. A, żebrak jeszcze istnieje, zapomniałem o nim. No, trochę marnotrawstwo charge'a.
No, zapomniałem o tym, że braku, prawdę mówiąc. Może powinienem mu pozwolić zbierać kasę. No, raczej powinienem, bo... nie, wciąż nie biorę Meat Boya. O, stompi mam tutaj chyba. Smutek. O, teraz mam normalny damage. A może to jest jakiś większy damage niż normalnie? Nie rozumiem. Aha, fajnie. Co to za kursor? A, to mój przydupas. Zabawne. Dobra, żryj. Co mi dasz, kolego? Aha, hangman. No. Daję ci szansę. Devil. Po co mi ta siła, skoro i takiej nigdy nie użyję? O, zniszczyło wieżyczkę. Musiał Little Horn się odpalić. Czy to była wizja? Chyba tak. Dobra, mam stompi. Co to... czemu znak zodiaku jakiś mi daje damage? Czemu to... to jest co? Nie Taurus, Leo. Czy Leo daje teraz damage? Ha. Bo skąd ja mam ten damage niby? No stompi teraz istnieje. Dobra, może jakiś lepszy trinket. Bo kasa to już mi się za bardzo nie przyda. No, to jest praktycznie na to samo. O Boże, czy udało mi się planetarium odblokować? Wreszcie, co ja mam? A no tak, bo mam Zodiak. Nie, mam, zaraz, miałem Zodiaka i Eightbola. Czy coś... A, i szmatę Tarota, to chyba też się liczy. No dobra. Wreszcie. Okej. Okay. Teraz pytanie. No chyba lepsza jest kula ogólnie, no bo co? Książka mi poza HP-kami nic nie daje. Ona daje niebieskie serce, prawda? Nie mam jakichś zwidów. Zaraz, zaraz, zaraz. A, to są dercy jeszcze, dobra. Się okaże jeszcze, że kryształowa kula... Założę się, że kryształowa kula daje teraz pół HP. Nawet mi to jakoś nie przeszło przez myśl, ale na pewno tak jest teraz. Bo inaczej, no to jest po prostu lepsza wersja tej książki. A, no nic. No, na pewno tak, tak to działa. Co mi dasz? Nie, no zaraz, nie mam teraz stompi, ale dalej mam 9 damage'a. Co tu się odpiernicza? Skąd ten damage się pojawia i znika? Ha. Nie wiem. O, magik. To byłoby fajne. Chociaż magik za Zazelem chyba nie działa za bardzo. No, szkoda. Wciąż tego nie poprawili. No dobra. Tirsy, jestem za. Już mi niewiele dają, ale... troszeczkę. Nie. No. No nie. Chwila. To jakoś inaczej teraz działa. Rzuca na ziemię serce. Czy to... zawsze tak działało? No i pewnie czasami generuje zamiast serca karty. Mi się wydaje, że to... no nie wiem, może coś mi się pokręciło. Dobra, przede wszystkim to, co istotne. Pyk, pyk. Bateryjka.
No, baterie z saków, fajna sprawa. Sackhead to był dobry plan. Modem też tam widzę działa, jakoś tam czasami fryzuje ich. Co to za gówno było? Wypraszam sobie. Taurusa mam. To nie jest coś, co chciałem. Nie jest coś, co chciałem. Tak, kropka. No i co? Teraz mi da kartę. O Boże. No nie mam dużo kasy. Zobaczymy, co mi dacie. Jeśli cokolwiek. No, jednak dał HP-ka. Co tutaj pewnie... O, co tu jest? Maze? Co tu zaszło? Czemu... Nie mam... What? Czemu ten pokój jest nieodkryty? Nie, item room był odkryty. Co tu się dzieje? Dziwne... Ha... To kryształowa kula teraz tak działa jakoś? Nie wiem. Dobra, tu na pewno nie będzie startu. Ale będzie skrzyneczka. O! Nie, nie, nie. Nie chcę konsumabli, chcę kasę, żeby dać żebrakowi. Chyba idziemy. Wysadzę jeszcze ciebie, przykro mi. Aha, złoty klucz. Kraktki ja mamy. Wszystko się zgadza. Dobra, masz, dam ci to. Albo nie, trochę zbiorę. Bo może właśnie być jakiś ten... szczęśliwa moneta. O, płoda mam? Czy to, to jest tak, bliźniak. No dobra, może coś mi dasz. 6 centów to niewiele, ale... Nie? A? A? Dobra, zróbmy sana. I drugi san. Nie zapomnieć klucza. A propos tego HP-ka, no to chyba wezmę go, no. Ale jeszcze poczekam, bo może dostaniemy w papę. A, idziemy. No, spodziewam się, że pewnie dostaniemy tutaj. Ten mob jest szalony. Aha. Oczywiście. Jak tu do niego podejść? Co to za rakieta? What the fuck? Mam za mały zasięg, tak mi się wydaje, żeby tutaj jakoś być successful. O, to też jest hapek i range up chyba. Range i lag. No to pójdę jeszcze do jednego pokoju. Oho. Dobra. Hit me. Gdzie to było? Tu u góry.
No nie wiem, czy ten range faktycznie coś robi. Jakieś mikroskopijne zmiany. Ale dobra. To jest chamstwo. Cóż to za runa? Jera! Nie wiem na razie, co z nią zrobić. Kurde, no mam damage. Ale damage to nie wszystko. Mam nadzieję, że to wystarczy jednak. Ha, ha, ha. I co teraz? Nie ma tu skałki, gdzieś jest. Nie wiem, to zjeruje być może. Zaraz, coś tu jeszcze żyje. Jakiś zapomniany pająk. Nie, komu te klucze potrzebne? A, żryj to wszystko. Co mi dasz? Niewiele. No, bliźniak byłby dosyć pomocny w tej walce ostatniej. Co tu się dzieje? Skałka. Dobra. To chyba nie ma co hierować. Nie wiem, no. W sumie mamy naprawdę... Dobra, zjeruję to. Wezmę ten klucz. Gdzie on był? Się okaże zaraz, że go gdzieś zużyłem jakoś magicznie. Aha. Dobra, mam hapeki. Stać mnie. Weź, umrzyj. Nie no, za bardzo mi się nie chce łazić. Muszę przyznać. Idziemy. Co się stanie, to się stanie. Może jeszcze w tej skrzynce tutaj będzie jakiś amazing item. O, co to za baby? Co to była za bomba? Trochę mnie to niepokoi. Czy to jakiś baby stawia bomby? Po co mi te klucze? Dobra, przynajmniej jedna rzecz zrobiona. Ciekawe, co Azazel. Bardzo śmieszne. To zepsuty Azazel potrafi. No kuźwa, gdybym wiedział, to bym siłę wziął ze sobą. Co, nie ma tu jeszcze gdzieś może jakichś drzwi? Pewnie nie. Mech. Niezły troll. No i weź. Weź, żyj. Nie, nawet nie mogę go użyć. Nice. No dobra. Mam płoda. No to świetnie. To chyba, no dobry znak ogólnie. Dobry znak zodiaku. Dobra. Idź sobie. No i co? Przez dużą część walki będę musiał stać gdzieś w ogóle... bardzo daleko. O, brimstone. Znowu brimstone. Aż
szczęście mam damage. Ktoś tu i pekakiem strzela. Czy to ten baby jakiś porąbany? Nie wiem skąd, ale... Full... Aha, fajnie, że mam dwa fulle. Może lepiej to wyrzucę, żeby przypadkiem nie użyć. O nie... Szarża to nie jest coś, co chciałem tu widzieć. Bo nie mogę w ogóle go atakować w tym momencie. Gdzie jesteś? Halo? Co to było? Aha! Modem... Fajnie! Wiedziałem, że modem to zły item. Modem go gdzieś sfrizował w połowie szarży. Nie, modem jest zły. Nie podoba mi się to. W łodzie. Teraz będzie co? Aha, fajnie, znowu. No, nie, modem jest zły, bo sprawia, że rzeczy stają się trochę nieprzewidywalne. Aha. No, no, widzę go tam. I co dalej? Właśnie, pierdzielnie mnie, bo nie wiem, gdzie on jest. I co robi? Nigdy więcej modemu. Kuźwa, przestań szarżować do cholery. Mech. No to umieramy. W sumie tego się spodziewałem, ale... Nie no dobra, dogmę to zabijemy jeszcze, bez przesady. No idzie jojczak. Co tam sryć? Masz do powiedzenia? Teraz mi wyłączysz grę. Aha. Jak tutaj grać, kiedy się ma zasięg zerowy? O, magik, spoko. To akurat dobra rzecz. Widelec się też pewnie bardziej przyda. Śmieszne to jest. Aha. Ale jak widać, z jednym horsemanem mam problemy. Także nie wróżę tutaj wielkiej przyszłości. What the fuck? Modem jak zwykle. Mhm, no fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że tutaj tak się dzieje. Bardzo mi się to podoba. Aha. Co jeszcze? Antygrawita. Lubię się wysłowić. Co, nie strzelił w końcu? Jakieś bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. Co to za karta jest? Drugi magik. Chyba go zabiłem, ale... Nice. Pertro sobie pierdyknę. Pud, dojedź go. Aha, why not? O. Czy ta bomba jakoś, nie wiem, została zniszczona? Co mnie trafiło, powiedz? Co mnie trafiło tutaj? Bo ja nie wiem. O dziwo jeszcze żyje, ale no. To raczej długo nie potrwa. O, koło fortuny. Nice. Fajne. Tak, tak. Dobrze, zabij mnie. Nie no, tutaj nie ma szansa za zelem, jeżeli... się nie ma jakiegoś zasięgu. Dobra, przynajmniej ja nie potrafię. No dobra, unlockowaliśmy alternatywę. Chociaż tyle. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.